4 stycznia. Co zdarzyło się tego dnia w historii? 4 stycznia 1943 roku Jerzy Iwanow Szajnowicz, polski harcerz, sportowiec, pływak oraz agent brytyjskich służb specjalnych, został rozstrzelany przez Niemców w Atenach. Jego bohaterska działalność obejmowała pracę jako agent brytyjskiego wywiadu w ramach Special Operations Executive. Przez okres II wojny światowej Iwanow Szajnowicz prowadził skuteczną działalność szpiegowską i sabotażową w ramach greckiego ruchu oporu, dostarczając informacje o niemieckich instalacjach wojskowych i sabotując sprzęt wroga. Mimo 3 aresztowań przez gestapo, dwukrotnie zdołał zbiec, ale ostatecznie został schwytany i skazany na potrójną karę śmierci. Jego ostatnie chwile przed egzekucją w Atenach były pełne odwagi, a według źródeł greckich przed śmiercią wołał: "Niech żyje Grecja, niech żyje Polska". Po swojej śmierci został pośmiertnie odznaczony orderem Virtuti Militari, a jego bohaterstwo i poświęcenie są do dziś upamiętniane zarówno w Polsce, jak i w Grecji.